Siemano wszystkim, z tej strony Marcin, zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem na Battlefield 4 na Fabryce 311 Dominacja. I zagramy nie tyle setupem dziwnym, to będzie w ogóle taki nietypowy gameplay, a będę grał po prostu w dziwny sposób. Setup normalny, czyli P90 w miarę, do tego tłumik założony plus kolimator. I będę strzelał z biodra, tylko i wyłącznie, słuchajcie, z tejże broni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś fajnego się ugra. Na dzień dobry, rozstawimy kilka krowich placków. Poproszę, proszę, może jakieś się pośliźnie, dzieciątko. Nóżkę sobie złamie. Dobra. Możemy śmigać dalej. No, dobra, pojedziemy. Pójdziemy sobie na dół. Bo na dołem na pewno ktoś będzie szedł za chwilę. No tak. Sam se skręciłem kostkę. No i... Moje strzały z biodra niestety zawiodły w pierwszym... spotkaniu z wrogiem. Pierwsze koty za płoty, zawsze tak mówię, więc jak zginę na samym początku. Nieważne. Lecimy dalej. Dobrymi statami charakteryzuje się ta broń właśnie przy strzelaniu z biodra. Więc... Może coś uda się tutaj grać. O, dobra misia ty. Ktoś tutaj przejmuje nam punkt, więc trzeba to sprawdzić. I wypierdzielimy mu zerfega! Fuck this! Come on! Niestety nie udało się. Nie udało się. Noob ze mnie wylazł. Dobra, koty za płoty. Drugie koty za płoty. Dobrze, przejmiemy to z powrotem. O! Moje krowie placki chyba poszły się czochrać. Ktoś tu strzela do naszego misiaczka. Jest. Dziękuję, kolego. Ajajajajaj, miałem strzelać z tego. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że się poprawię. Strzeliłem teraz, przycelowałem z RPG-a. Co prawda nie strzelałem do nikogo, tylko do ściany. Ściana oderwała. Dobra, krowi placek. One potato. Two potatoes. Three potatoes. Dobra, rozstawiaj. To jest dobre. Dobra, jest jeden misiaczek. To jest dobre, bo można wtedy huknąć. Na przykład akurat tu mam w ustawieniu... Gińże, paszkwilu! Jest! Z biodra także, uniką, pięknie! Można rozpiżyć właśnie hukowym. O, wow, dzięki. Ale się nawinąłem pięknie. Koleś nikogo nie zabił oprócz mnie. Gdybym nie biegł w prostej linii za tym kolesiem. Ja pierdzielę. O, dzięki! Nie, dzięki. Także to jest dobre, że tym hukowym można rozpieprzyć granat, można nawet czołg rozwalić. Uwielbiam takie sytuacje, kiedy podkłada się minę, a następnie hukowym się wykańcza czołg. I zapisane jest jako zabicie hukowym. I koleś, wtedy, w tym momencie koleś robi coś takiego. What the fuck? Ewentualnie na przykład fajne jest, jak się podkłada C4, a potem się strzela. Tam gdzieś coś, kogoś słyszę. O, jest, gini. Patrzcie, kurde, ale ma dobrą skuteczność, ja pierdzielę, faktycznie. Celna jest jak cholera, tylko trzeba tego używać troszkę burstem. No, gińże, paskudo! Dobra. Gdzie te misiaki tutaj? No. O, pięknie. Dobrze, że ten koleś pierwszy wybiegł, bo chyba bym zginął. To tym razem mi się... O, kurde, ale... Ajajajajajajaj, nie spojrzałem. Oni respa dostali, kurde, z tej strony. Mogłem spojrzeć, nie spojrzałem na minimapę, gdzie jest większość naszych graczy, bo tak to ten resp by był chyba z drugiej... O! Coś jeszcze do mnie strzela. Gdzieś ten resp by był z drugiej strony. Gdyby tu było więcej naszych.
A tak dupa, wybiegłem. Moje miny nadal leżą. A! Jest koleś. Stój, misiaczku! Stój! No. Dobrze. Cofaj się, tak jest, tak rób. Dobra. Szurujemy teraz. Zobaczymy, bo tutaj cały czas to... A, oni gdzieś to powinni się chyba respić. Okej, jest jeden misiaczek. Drugi misiaczek! Dobra, przejmujemy cel. Dzień dobry panu. No, dobra, no śmigamy dalej. Gdzie ty tam w narożniczku sobie czekasz, misiu? Co ty tam tak filujesz? No dobra, lecimy dalej. Ta-tra-ta. Dobra. Dodaj nasz. Jest misiaczek. No gińże! Nie! I nic, tylko podziękować za netcode. Yeah! A, mój Boże, jak ja uwielbiam takie sytuacje. Stałem za cholerną maszyną, już byłem schowany. Ale dobra, nieważne. Zabijam ich, kurde, strzałem mi z biodra. Bardziej bym się wkurzył. Szkoda, że tego nie ma, kurczę, takiego kilkana, żeby sobie wybrać. W jaki sposób? Miśki! Dobra, jest, jeszcze zaliczone jako zabicie. Fuks, jak nie wiem. Okej. Właśnie, by można było sobie tak wybrać. Kilkam albo taki, czyli jak zginąłem, lub też... Chociaż nie, może lepiej nie. Może wtedy bym się denerwował. Że widziałbym, że ja tak nie zginąłem. Ja już byłem schowany. Lepiej, żeby tak nie było. Wally. Na co komu robot tutaj? Chyba ktoś troluje, tak mi się wydaje też. Drugi ja. Dobra. Przejdźmy przez nasze kochane drzwi. Dobra. Coś mi się... O, czekajcie. Jest, misio, stój! Kutwa mać. W takich momentach co się robi? Nic, nie biegnie się na pewno za kimś takim. Kurde, no jeszcze... Ojeja. Potęga, P90 i strzał z biodra z tejże broni, kurde, coś pięknego. Żeby gościa udupić w takiej sytuacji z takiego daleka. Cud, miód, malina. No i pięknie. Załatwi mnie bez mydła, jak to mówią. Załatwił gościa, kurde, przeczekałem, tak też mi się wydawało, że gościu tam, kurde, siedzi. No, ale no, wyszło jak wyszło, czyli jedna wielka kupa. No, zobaczmy, no. Miśki, łapać tam, tego flasza. Dobra, wyłapali. Teraz będziecie się smażyć w piekle. No gieńże! Zabiłem kogoś, kurde. Zabiłem jednak kogoś. Fuksem, był fuksem, ale zawsze. No, maleńki, szoruj, musimy to wygrać. Tutaj nie ma co się szczypać. Kurde, chłopaki tam widzę za dymę robią. Upatrzyli sobie kogoś. Ewidentnie. No, chodź, zapraszamy. Okej. Uwaga, straciliśmy ten czołg.
O Boże. Pięknie, pięknie. Tu jeszcze będą mi się... granacik, granacik, dobrze, dobrze. Dawać mi tu miczków, dawać. O tak, gdzie się leży tutaj, szloro? O, dobrze. No, nie, 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 nie. No nie, no kurde, jeszcze mi nie zaliczyło fraga, ja pierdzielę. Kontratak był do cholery jasnej. Bro, jak ktoś mi wsadza kosę, to w takich momentach oczywiście nic nie, coś tam nie zadziała, ktoś nie zabija. Tutaj akurat kontratak miałem i... O, dobra, dobra, to by było na tyle. A, właśnie. Ciekawy jestem, jaki wynik. Ciekawi są wszyscy zapewne, co my tutaj wyciągnęliśmy. Mnóstwo beretek, mnóstwo gadżetów. No zobaczmy. No nie, beretek może nie za dużo, 10 aż. No spoko, kurczę, z takim KD mogę grać zawsze. Dobra, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć.